Witam, witam w kolejnym odcinku Worldboxa. Dzisiaj sprawdzimy sobie, które z czterech królestw będzie najpotężniejsze, bo do tej pory używałem zawsze ludzi, a przecież prócz ludzi mamy elfy, mamy orków i mamy krasnoludy, także będzie na pewno ciekawie. Zostawimy ich na plus minus 100 lat, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli podobają się odcinki z Worldboxa, wiecie co robić, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapy w górę i piszcie własne scenariusze, które mam tutaj zrealizować. No a jeżeli szukacie gierek, o Jezu, uderzymy w oświetlenie, przepraszam, to możecie sobie kupić na G2A, czyli G2A, link w opisie, zapraszam się sprawdzić. Dobra, 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 koniec tego. Na początku musimy, pierwszą rzeczą, którą zrobić, to musimy wyłączyć dyplomację losową. Zdarzenia królestwa mogą wypowiadać wojny i zawierać pokoje. No, 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 no. Oni wszyscy będą żyli na początku w pokoju. Damy wszystkim dokładnie te same rzeczy. Good. Wszyscy potrzebujemy zarania, by przeżyć. To musi być. Rośnięcie drzew, rośnięcie trawy, rozrastanie się królestw. Królestwa będą wysyłać osadników, aby tworzyli nowe wioski. Tutaj bym to wyłączył, bo chciałbym, żeby oni stworzyli... Były cztery, tak jakby królestwa, cztery wioski. Pojawienie się zwierząt musi być. Bunty musimy wyłączyć, także tak to wygląda. I na początku zatrzymajmy sobie czas. Czas musi być zatrzymany. Musimy to przydzielić na cztery równe części. I weźmiemy to, przetniemy. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie wiem, czekajcie, gdzieś tutaj. Dobra, będzie git. To wiadomo, to nie będzie symetryczne. Pewnie na miniaturce jest to pięknie zrobione, wszystko symetrycznie, ale wiecie jak to jest. Oczekiwania kontra rzeczywistość. Ale miejmy nadzieję, że i tak to powstanie i będzie bardzo ładne. Dobra, teraz żebym tego nie spierdzielił. No i typowe. Widzicie? To jest piekło perfekcjonisty, że takie rzeczy powstają. Także musimy od razu to naprawić i... Cyk, proszę bardzo. Woda jest. Mamy przydzielone cztery królestwa. I każde królestwo będzie miało, tak jak mówiłem, dokładnie te same rzeczy. Damy im ziemię, tą zwykłą, która służy do uprawy. I weźmy na przykład ten pędzel. I zróbmy tak. Cyk. 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 I cyk. Na pustyni, słuchajcie właśnie, czy im jest potrzebny piasek? To mnie zastanawia, ale możemy zrobić coś takiego, tak żeby po prostu na pewno... A, mniej więcej jest dokładnie tak samo, wzgórza. Możesz tu znaleźć dużo kamienia, okej, czyli wzgórza też potrzebujecie góry. Zabójcie ulubione krasnoludów. No to, żeby każdy miał tak, góry damy tu, okej. Nie będzie to teraz symetrycznie, już widzę. Że, a chociaż nie, powiedzmy, że symetria jest zachowana, wzgórza damy po tej stronie i mniej więcej, nic więcej już nie będę potrzebował, okej. Jest, jest, chyba wszyscy mają wszystko, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. To jest niby takie proste, ale człowiek się stresuje, że coś mu nie wypali i napiszcie w komentarzach. Jeju, Flotar, nie umiesz zrobić bardzo prostej rzeczy. I teraz, co musimy zrobić na każdej z tych rzeczy? Tworzy pszczoły, pszczoły zapylają kwiaty. Damy sobie po jednym ulu na każdym tym, na każdym polu. Normalnie bym to, wiecie, przyspieszył, ale tutaj właśnie jest wszystko zrobione po to, żebyśmy widzieli, że wszyscy mają, wszyscy zaczynają dokładnie z tym samym. I damy tak, troszkę kamienia. Troszkę kamienia, troszkę kamienia i troszkę kamienia. Złoto tak samo. Okej, ale mnie ciekawi, który kraj będzie najpotężniejszy i który po prostu wyjdzie na tym wszystkim najlepiej. Dobra, tu, tu, tu. I teraz tak. Krzaki owocowe, krzaki owocowe, krzaki owocowe, krzaki owocowe. Dobra. I ostatnią rzeczą są oczywiście nasiona. I tutaj wystarczy zrobić po prostu już coś takiego, bo i tak to się wszystko za chwilę ładnie rozrośnie. I dobra, dajmy teraz tak, 10 ludzi, tylko zastanawiałem się, w którym miejscu ich dać. Może tutaj przy tych krzakach, albo między... Kurde, bo oni kamienia będą potrzebowali. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Elfy będą tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, wszystko gotowe jest, także możemy ruszać z naszą piękną symulacją. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Bo jeżeli o czymś zapomnę, uwaga, rozpoczyna się. Rozpoczynają się rządy moich pięknych królestw. Weźmy sobie zaznaczmy. Ashon, Yolach, to są elfy, ludzie, orkowie oraz krasnolud Ger-Areril, Totekord. Podobają mi się te nazwy. Naprawdę te nazwy brzmią super. I woda, widzicie? Po co jest ta woda? Po pierwsze, żeby oddzielić te królestwa, żeby to było ładnie pokazane, ale ważniejsze jest to, że oni niezbyt chętnie przechodzą te wody. Nie wiem, jak to dokładnie działa, ale z jakiegoś powodu nie lubią po prostu tego. Jedzenie mamy zapewnione, więc nie muszę dawać im żadnych zwierząt. I też będę chciał ograniczyć swoją jakby teraz rolę do minimum. W tym sensie, jeżeli coś tutaj pójdzie nie tak, nie wiem, coś będzie szło nie po mojej myśli, to wiadomo, że wtedy wkroczymy, ale raczej zależy mi na tym, żeby oni te królestwa mieli tylko i wyłącznie tutaj. Żeby tutaj było ogromne jedno królestwo, tutaj drugie, trzecie i czwarte. Dobra, to teraz przyspieszmy sobie troszkę czas. Uwaga,
Kto pierwszy spłodzi potomka na tej wyspie? 10, 10. I nie mamy tutaj. Ej, czekajcie, oni się rozmnażają? 11, mamy. Ludzie, widzicie? Jak zwykle. To musieli być ludzie, nie? To jest zbyt oczywiste, to musieli być ludzie. I jeżeli tu jest dużo kamienia, to mnie zawsze zastanawiało. To znaczy, że oni w takim razie będą wydobywali stąd kamień? Czy to nie ma kompletnie wpływu i to jest po prostu losowa teksturka? Bo ja przeważnie do tej pory średnio dawałem właśnie kamienie, dawałem wzgórze. Znaczy nie dawałem wzgórz, nie dawałem gór, bo uznawałem, że to jest kompletnie bezużyteczne. I czy oni przekroczą tą granicę? Proszę, nie przekraczajcie granicy, bo ja będę musiał was po prostu wyciąć. Zabić. Wszystkich pozabijamy. 28, 26, 30... Ej, elfy, co jest? Co jest, elfy? Statystyki twojego świata? Wiecie co? Jeszcze prawa świata. Rośnięcie trawy, głód. Rośnięcie drzew, przyjazne stwory. Nie, dobra, to jest wiek stworzeń. Właśnie, chcę wyłączyć wiek stworzeń. Żeby one tylko mogły, żeby ci ludzie, znaczy te królestwa mogły tylko umierać wskutek wojen. No, to jest właśnie to, czego szukamy. Oczywiście na początku wszyscy muszą być, przyjaźń zmusza królestwa do zawarcia sojuszu. To możemy sobie zrobić. Właśnie nie wiem, jak to działa, bo jeżeli dam tutaj was, to wy macie wtedy ze wszystkimi sojusz, czy jak to działa? Dobra, każdemu z nich dam tutaj tą moc, żeby wszyscy byli przyjaciółmi i żeby się na razie przynajmniej nie atakowali. O kurde, ty, szybko poszło. Zobaczcie, oni mają już pierwsze bronie. Drewno, łuk pinaka, legendarna broń, przedmiot stworzony przez Shiki z Imperium, 10 lat temu. O, to jest bardzo stary. Gut 35. No nie mówcie, że wy już macie problem z głodem. Przecież macie farmę. Aha, a nie, przecież macie jagody. Kurde, przecież jak ci ludzie poumierają, to będzie taki wstyd. Zainfekowani 0, ilość śmierci 20? Aha. Dobra, wygląda na to, że 100 lat jednak będzie za mało, żeby zobaczyć rozkwit tego, więc damy 1000 lat. 1000 lat to będzie idealny po prostu czas, żeby to sprawdzić. 23 osoby, populacja cały czas rośnie. Dobra, także widzimy się, jak już te królestwa będą troszeczkę większe. No i witam ponownie, u was minęło parę sekund, u mnie minęły prawie 2 godziny i aktualnie prezentuje się to w ten sposób. Zauważyłem, że jest pewien bardzo ciekawy błąd. Zobaczcie, ci wszyscy ludzie stoją. Ja się zastanawiałem, dlaczego oni tutaj stoją. I okazuje się, że tu jest wilk, którego oni chcą zaatakować, więc wystarczy, że zrobię teraz coś takiego i wiek świata jest chyba prawie 1000 lat. Dobra, zróbmy sobie tak. I czy oni będą szli tutaj? Okej, okay, nie idą, a jeżeli postawię wam tutaj, to mam bossę, tak, widzicie? Atakują powoli, możemy... O, kurde, ty, co jest? Czemu oni wszyscy... Gdzie oni wszyscy biegną? Czy to są pszczółki, które biegły? Tak, chyba to jest coś takiego. Dobra, wolałbym, żeby jedyne przejście było tutaj na środku. No, także musimy wszystkie te przejścia pousuwać. Zobaczymy za chwilę. O nie, zabiłem jednego człowieka. Przepraszam, przepraszam, ja chciałem się obserwować. Mamy wiek świata 1000 lat. To zasługuje naprawdę na łapę w górę. Ja sobie to zapiszę. Twoje światy zapisz, tak. Zapiszemy sobie na przykład w tym miejscu. Zapisz świat, bo wiecie, nie chcę później, żeby ten świat przepadł. To są 2 godziny obserwowania, oglądania wszystkiego na YouTubie. W międzyczasie przyszła mi paczka świąteczna od G2, bo ja to nagrywam przed świętami jeszcze, także bardzo dziękuję. Dużo fajnych rzeczy dostałem. No, ale dobra, czas przejść do tego, na co wszyscy czekaliśmy. Prawa świata, przyjazne stwory, nie. Dyplomacja, oczywiście, to musi być. Rozrastanie się królestw, wiecie co, możemy też to zrobić. Wiek stworzeń, bunty, nie, buntów nie chcę. I teraz zatrzymajmy czas i zróbmy. Oj, inspiracja, jeśli użyto nawiasek, która nie jest solidną, stanie się ona własnym królestwem, nie. My chcemy teraz wojny. Po to tutaj przyszliśmy. Chcemy zobaczyć, która z tych czterech frakcji, z tych czterech królestw jest najpotężniejsze. I właśnie troszeczkę mi zdziwiło to, że krasnoludy sobie tak sobie poradziły. Zobaczcie, mamy 700 tylko krasnoludów, a mamy ponad 1000 elfów. Dlaczego? Nie wiem, ale rozpoczyna się. I najlepsze jest to, wiecie co jest najlepsze, że oni w większości będą się spotykali tutaj. Zobaczmy przykładowego orka, tak? To jest ork. Regenerujący się, brutal, mądry, ogromna włócznia, niewygodne buty i ciasny pierścień. Także jak widzicie, to nie są pierwsi lepsi wojownicy. No i oddalmy. O kurde, ty już zaczynają robić nowe wioski. Ale lagi, nie, wiecie co? Najlepiej będzie to obserwować chyba tutaj na środku. Tak, to jest najlepsze miejsce. Chociaż dlaczego
krasnoludy nie atakują? Chwila, krasnoludy, wy macie z kimś wojnę w ogóle? Weźmy sobie tak, pokój wojny. Nie, wszyscy mają ze wszystkim wojnę, także jest totalny deathmatch, ale krasnoludy to mogą być, wiecie, tacy bardzo mądrzy użytkownicy, jak ci, którzy są na przykład na moim Discordzie, to też są mega mądrzy użytkownicy. Wbijacie, bo wbijamy 10k użytkowników. No, ale oni przeczekają sobie tą całą bitwę, a następnie wygrają po prostu, wezmą, wybiją te niedobitki, jakie armie się tutaj tworzą. W ogóle gierka mi tak zaczęła lagować. Powoli zaczyna się u mnie robić taki pokaz slajdów. Orkowie, widzę, przypuścili całą ofensywę. Nie mam pojęcia nawet, kto wygrywa. Oddalmy to. 760, o kurde. Ty, ludzie. Nie, ludzie zostaną pokonani. Ej, krasnoludy, powiem wam tak, byłem pewien, że oni zginą jako pierwsi. Okazuje się, że ne. Bardzo możliwe, że oni zostaną jako ostatni. Ale deathmatch zrobiliśmy, piękne. Mówię, jeżeli macie jakieś pomysły na scenariusze kolejne, to zapraszam. I od razu mówię, dlaczego nie ma scenariusza z poprzedniego filmu, bo ja nagrywam ten... Inaczej, robię zapas na święta, okej? Okay? Rozumiecie, chcę mieć wolne przez święta i tam parę dni po świętach robię sobie taką malutką przerwę, więc te odcinki z Wordboxa też są nagrywane wcześniej, w sumie wszystkie filmy, więc dlatego nic się nie pojawiło z komentarzy, ale możecie śmiało pisać właśnie swoje propozycje różnych scenariuszy, które zrobiłem sobie w tej gierce. Nie no, ucznicy, tu jest taka armia uczników, że te elfy... Elfy nic już nie zrobią i pa, idzie armia elfów. Nie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, o kurde. Oj... Idzie armia orków, a tutaj mamy 49 ludzi. Tyle domów, 450 elfów i 711 krasnoludów. Nie, no będzie chyba bitwa, będzie bitwa orkowie kontra krasnoludy, tak mi się zdaje. Dobra, oni tutaj rozumiem, że będą przejmowali to terytorium. Czekajcie, czy oni przejmą, czy po prostu zniszczą wszystkich ludzi? Wezmę sobie prędkość razy 5, bo w sumie i tak to nic nie zmienia, 40. A elfy w międzyczasie, widzicie, kolejną wioskę postawiły. Tutaj właśnie, w międzyczasie jak obserwowałem ich, to dawałem im złoto i kamienie bezpośrednio do bazy, bo zauważyłem, że po prostu nie da rady, żeby w te 1000 lat doszli właśnie do tych surowców. To jest już nauczka na przyszłość, bo żeby po prostu dać im te wszystkie surowce w jednym miejscu, tam gdzie się respią i może wtedy wyjdzie to jakoś o wiele lepiej. Dobra, naprawdę, czy to jest... To są elfy? Czy, chwila, to są elfy, czy nie elfy? Tak, nie, to nie są elfy. Albo? Przepraszam, mogę sprawdzić, kim ty jesteś? Aha, dobra, dostałem taką minkę. Wiek zabójstwa, Eoro Kingdom. Mhm. Jolach, elfy. Czyli to są elfy jednak. A, czyli elfy... Bo tutaj szła armia orków. A, tu jest ta armia orków. I widzę, że ona po prostu, no jak to orkowie, nie? Będą pustoszyli wszystkie domy i zrównają cały teren z ziemią. Ale 33 osoby nadal się utrzymują. Co jest? Przecież to nie tak miało być. Ja za chwilę postawię tutaj wulkan i zobaczymy, albo nie, postawię im po prostu w środku każdego tego, każdego domu wulkan i zobaczymy, czy wtedy sobie poradzą. W ogóle zastanawiają mnie krasnoludy. Czemu tak to działa? Przecież te krasnoludy powinny się bić. Dobra. Trzeba, może przez to, że jest rzeczywiście za małe przejście i oni, te krasnoludy, nie chcą przechodzić. Także musimy niestety wkroczyć do akcji i miała być dzisiaj tylko obserwacja, ale się nie da, po prostu się nie da, także chodźcie. Zapraszam, przejście zrobione, no i krasnoludy dołączyły do bitwy. Można. Dobra, zróbmy też tutaj piękne przejście. Tutaj też przejście możemy zrobić. I już możecie się bić, gdzie tylko chcecie. Troszeczkę nie fair, możecie mówić, że trochę nie fair to jest, że zrobiłem to dopiero teraz, kiedy praktycznie ludzkość została pokonana, ale też nie miałem pojęcia, że krasnoludy będą się od razu trzymały na boku, jednocześnie widząc, że pozostałe trzy frakcje walczą ze sobą, ale może to dlatego, że już domy ludzi były tutaj, te domostwa elfów były tutaj, ale w sumie nie, orkowie też byli, nie, chociaż byli tu w tym miejscu. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, dlaczego krasnoludy po prostu z nikim nie walczyły, ale mamy 640 krasnoludów, wezmę nawet troszkę, jeszcze powiększymy to. Okej, okay. Wiadomo, ktoś tam może umrzeć, nieważne, ale muszą mieć przejście na drugą stronę. Petzat, Hodal, okej, okay. 170, o i w końcu gra zaczęła dobrze działać. Już zapomniałem, jakie to jest przyjemne uczucie, jak gra działa ci w 60 FPS-ach. O kurde, ale armia krasnoludów. Czyli jednak, krasnoludy, to są nasi zwycięzcy, to jest najsilniejsza frakcja. Chociaż dobrze, że zapisałem grę
Więc będę mógł sprawdzić, czy jeżeli na samym początku zrobię te mosty, to czy wynik starcia będzie inny. Ale może to zrobimy w innym filmie, gdzie bym na przykład poczekał, aż te frakcje wszystkie się rozrosną do tutaj właśnie do granic swoich i dopiero wtedy byśmy wrócili do tego. Pa, idzie. Idą krasnoludy, wracają? Ej, krasnoludy wracają jednak do domu. A przecież macie jeszcze elfy do zniszczenia. Halo, nie wiem, czy wy wiecie, na czym polega ta bitwa. Ale jedna frakcja tylko może wygrać królestwo wojny. Przecież macie ze sobą wojnę, chyba że oni teraz wrócili, zregenerują sobie siły i dopiero wtedy powrócą do bitwy. No, na to wygląda, bo nie widzę, specjalnie sobie oddalam, bo lepiej wtedy widać, czy jakaś armia się zbliża, czy też nie. Ale nie, nic, oni idą. idą, jest desant na elfy. Ach, krasnoludy, co? No, coś tam sobie radzą w miarę. Ale nie, krasnoludów jest za dużo, po prostu przewagą liczebną je powybijałem, chociaż właśnie zobaczyłem, nie, te wieżyczki nie strzelają, tutaj stoi po prostu elf. I co, 125, 110, 100, jest 100 elfów, ale przecież mają jeszcze inne wioski. No i krasnoludy też, jak widzicie, sobie dobrze radzą. I ostatnie 80 elfów zostało tutaj, także poznaliśmy odpowiedź, przynajmniej w tym odcinku, która frakcja jest najsilniejsza, jeżeli zostawimy ją 1000 lat na tej wyspie. I wygląda na to, że są to krasnoludy, tak, krasnoludy, ale mi się język plącze, ale może to dlatego, że no, normalnie nagrywam, wiecie, film 40 minut i później coś wycinam. A tutaj po prostu było, nie wiem, 7 minut, 8 minut odcinka, następnie półtorej godziny czekania, ponad półtorej godziny czekania i dopiero powróciłem, więc troszkę jestem wytrącony z tego rytmu, ale dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Kolejny odcinek Worldboxa już niedługo. Cześć!